myśląc o rzeczach bardziej artystycznych niż takich jakichś ptaszek. Dura? Zapomniał, jak się pisze. 3, 4. Tak? Tak myślałam. Odbywało tak, że Kasia się spóźniała na przykład 1,5 godziny na próbę, a teraz już zazwyczaj jest punktualnie. Mało tego, bywa też tak, że ja się spóźniam, a Kasia się nie spóźnia. Ja mam niesamowitą łatwość w zasypianiu, więc może tak. Mnie ktoś obudzić 2 razy. Ja mówię, tak, tak, oczywiście, już bardzo, w ogóle otwieram oczy szeroko. I nagle... Dobrze? Dobrze. No, chyba najbardziej lubię, bo to zazwyczaj jest numer, który gramy jakoś albo zupełnie na sam koniec koncertu, albo w drugiej połowie. I wtedy już wszyscy jesteśmy rozgrzani, już jakoś jest taka energia inna zbudowana. Ciekawe. 2. Tak? Ty wiesz? 2. No, ja wiem 2. Dobra, to ja strzelam. 3, 4. Wody mi daj, z pierwszej płyty wody mi daj, z drugiej Łuka. A no ja to strzelałem, nie wiedziałem, że tak jest. 3, 4. Zgadza się. A kurde, dobre, no. Pamiętam, była taka sytuacja, jak graliśmy Poland Rock, festiwal, na małej scenie występowaliśmy. To był dla nas bardzo duży stres, no bo jednak największy koncert, jaki graliśmy w życiu. I Kasia w pewnym momencie powiedziała nam wszystkim, całemu zespołowi, że mamy wyjść z garderoby, żeby Kasia mogła sobie w spokoju poddychać przez 5-10 minut. Trzy, cztery. Dobrze. Tak, tak. To jest mój ukochany artysta odkąd go pierwszy raz usłyszałam. Usłyszałam go, jak byłam w 3. gimnazjum, więc to już będzie pewnie z 13 lat temu. Ja, ale męczy mnie to. Dobra. Po przecinku po prostu. Kolejne. 3, 4. Co? Że ja... Reaguję zbyt wybuchowo na byle co. A ja żałuję ubrania. A. Ja wolę się ubrać i zobaczyć, jak wyjdzie, a Kasia woli to przemyśleć. I to, wydaje mi się, jest główna oś konfliktu tutaj.